Cześć, witajcie, jestem Suert. Pokażę Wam dzisiaj trzy fajne miejscówki, dwie, które nas prowadzą do trzeciej. Najpierw pierwsza z nich widzicie tutaj na mapie, dokładnie zachodni jej kraniec. Tutaj znajdziemy taką chatkę. Dobrze sobie wziąć pukawkę. To jest chatka pustelnika. Mieszka tutaj baba, chyba starsza już, z psami. Ona od razu sięga po broń. Tu się nie ma co czaić. Te psy zaczną was gryźć, no właśnie. Tak jakby tu się nie ma co czaić. Trzeba po prostu pozabijać te psy. Trzeba zabić tą babeczkę. Dobra, ale najpierw to trzeba zająć się tymi psami. Dobra, ostatni. Tak jak mówię, jak już się zbliżacie do tej chaty, to po prostu wystrzelajcie wszystko, co jest koło tego domku. No, teraz się trzeba zająć tą babeczką. Gdzie ona się schowała? O! O, dobra, jest, widzę ją. Dobra, i po sprawie. Tak jak mówię, to jest chatka pustelnika. Tak się nazywa. Tak się nazywa to miejsce. No trzeba założyć, że ta babeczka to jest właśnie pustelnik. No i co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że w jej chacie, w tej starej ruderze. O, właśnie. Pustelniczka. Nazwa miejsca. W tej chacie jest fragment mapy. To nie jest cała mapa. To jest pierwszy z fragmentów. O, możecie wziąć sobie papierosy, a w papierosach wiadomo jest też karta kolekcjonerska. No proszę, to jeden z rewolwerowców. London Rickets, karta słynnych rewolwerowców. Dobra, ale to nas tam interesuje mniej. Podarta mapa skarbów, to nas bardziej interesuje. Podarta mapa skarbów to jest część pierwsza. Niewiele widać. Musimy się udać właśnie po drugą mapę. I to miejsce mamy zaznaczone na mapie. Ja wam zaraz pokażę, gdzie ono jest. Jesteśmy tutaj, to jest drugi koniec mapy. Tam był zachód, tutaj mamy wschód. Zobaczcie, północny wschód od Annesburga, na północ od Van Horn i tutaj mamy drugą chatkę. To też jest chatka pustelnika. Tam mieszkała babeczka, a tu mieszka gościu, widzicie, pustelnik. Dobra, tu też się nie ma co czaić. Trzeba wyjąć spluwę gościa, zastrzelić tyle, bo on zaczyna i tak do nas strzelać. Jak nie my jego, to on nas. Prosta sprawa. Facet ma rzadką strzelbę. Można wziąć. Fajna pukaweczka, rzadka dubeltówka, pokryta zmatowiałym osiądzem i grawerunkami. Jej poprzednim właścicielem był samotny drwal mieszkający wśród drzew i zwierząt w Rannoch Rach. Broń ta pomieści dwa naboje i może korzystać ze standardowej amunicji, dum-dum i tak dalej, z wszystkich rodzajów. Mamy taką fajną, rzadką strzelbę. Ale w tej jego chacie interesuje nas druga część mapy. Tutaj jest kominek i taka mała szafeczka koło kominka. O, właśnie ta. O cholera, trzeba tutaj trafić, żeby przeszukać szufladę. No właśnie, jest. Podarta mapa skarbów 2. To nas właśnie interesuje. I mamy całość. Dwie mapy złożone do kupy. Słabo widać tutaj w ciemności. Ale zaraz wam pokażę na mapie, gdzie to wszystko jest. To jest hen daleko stąd. Tutaj też mamy papierochy.
Też mamy kartę kolekcjonerską, gwiazdy estrady. Także i w jednej, i w drugiej chacie dostaniecie od razu karty kolekcjonerskie. O, taka babeczka. Robin Koniński, proszę, polskie korzenie. Dobra, i tu macie tą mapę złożoną w całość. Ładnie teraz widać wszystko. Pierwszą część sobie znaleźliśmy, to jest jedynka, a druga część na dole. Jesteśmy, widzicie, w takim fajnym miejscu. Na zachód od Twin Rocks. I tutaj, tu się w zasadzie nie dostaniecie, robiąc wątek fabularny. To są rejony Armadillo, to jest na zachód od Blackwater. Tutaj się w zasadzie nie mamy też powodu, po co wybierać, ale jeżeli wiecie, co tutaj znajdziecie, to warto, bo tutaj jest bardzo rzadka broń legendarna. Właśnie złożona mapa skarbów do kupy doprowadza nas tutaj do takiej małej jaskini. I tutaj w tej jaskini jest skrzynia. O, właśnie tutaj. No i ta skrzynia chowa w sobie świetny rewolwer. A, jeszcze właśnie, erotyczne fotografie, jest ich kilka, zaraz wam je pokażę, ale to, co nas najbardziej interesuje, rewolwer Otisa Millera. Zobaczcie, bardzo fajna broń. Jeżeli zbieram legendarne pukawki, to jak znalazł, rzadki rewolwer Schofield, zdobiony złotem i kością słoniową, z licznymi charakterystycznymi grawerunkami, znaleziona w jaskini w Cola Springs. Broń ta prawdopodobnie należała kiedyś do rewolwerowca Otisa Millera. Pomieści 6 nabojów i może korzystać ze wszystkich rodzajów amunicji. Bardzo fajna broń. Zabierzcie sobie te erotyczne fotografie. To bardzo fajna kolekcja. Zaraz wam pokażę te zdjęcia. Trzeba to wszystko pozabierać, wyjść na zewnątrz, żeby było lepiej widać. No i tu mamy właśnie takie fajne zdjęcia. Jakie czasy, takie fotki, można powiedzieć. Ale jak na tamte czasy, to było coś. No i kolejna babeczka. Jeszcze jedna. No i została nam ostatnia. I to wszystko znajdziecie właśnie w tej jaskini. Bardzo, bardzo daleko w sumie od głównego wątku. No jak już gracie Johnem Marstonem, to już macie trochę bliżej. Ale warto sobie też zwiedzić te dwie pierwsze miejscówki, te chatki pustelnika. Tam, gdzie jest ta pustelniczka z psami. No i pustelnik, drwal. Ten drwal też ma rzadką broń. To wszystko sobie warto pozwiedzać, zobaczyć. No i warto tutaj się wybrać. W tych rejonach rozgrywała się w ogóle część pierwsza, tu właśnie, gdzie teraz jesteśmy. To wszystko, trzymajcie się, cześć.